Cześć, witaj. Chciałam się z Tobą podzielić jednymi uwagami i procesem, który rozpoczęłam w zeszłym tygodniu razem z Wami, z grupą na live, malowanie jednej osoby, znaczy malowanie obrazu. To było malowanie intuicyjne i jak zacząć obraz. Dostałam bardzo piękny reakcję mężczyzny, który jak zobaczył tę dziewczynkę, którą namalowałam, to po prostu płakał, jego dusza płakała. I to jest takie piękne, kiedy malujemy i nie wiemy, dlaczego reagujemy tak. To wewnętrzne dziecko nasze daje nam tyle do powiedzenia. I to było takie, dziękuję Ci, jeżeli słyszysz, to bardzo mnie to wzruszyło i bardzo mnie zainspirowało właśnie, żeby dzielić się więcej jeszcze bardziej tą twórczością, którą tyle lat robię i którą tak bardzo kocham. Ja tu trzymam przed sobą iPad, żeby Ci pokazać proces, który właśnie chcę zobaczyć, Ci pokazać właśnie zakończenie jego. Proces malowania tego obrazu zabrał mi wiele dni. Byłam bardzo zajęta i po prostu nie dawałam czasu, czyli po prostu ciągle musiałam wracać do samego procesu i on jakoś się dopełniał. I właśnie jest tu pierwszy, ja nie wiem, czy widzisz, pierwszy rysunek, który przypuszczalnie zakończyłam, jak zakończyłam właśnie ten, że przyszedł piesek, jak go dokończyłam w ten sposób. Potem był następny proces malowania właśnie tej osoby, tej dziewczynki. Musiała ona być biała, musiała być bardzo jasna. Nie wiem dlaczego, nie wytrzymałam jej ciemności, po prostu musiałam ją wyciągnąć białym kolorem i dałam jej właśnie takie księżniczkowe ubranie. W każdym razie to był następny proces i potem był jeszcze proces, tutaj nie widać. Brakowało mi ciągle czegoś po dwóch stronach. Cały czas było brak, czegoś było brakowało. Ja nie wiedziałam właśnie, o co chodzi. I po prostu potem powstał tutaj mężczyzna, który ją obejmuje i zbliża się do ptaka. W każdym razie jeszcze następny etap powstał, ja Ci tutaj chcę pokazać, i to było zakończenie. Cały czas odczuwałam, że jest mi czegoś brak, że nie ma pełności, nie ma jakiegoś w całości w tym obrazie czegoś. I to właśnie to uczucie powodowało, że ja robiłam inne rzeczy, dochodziłam do obrazu i jak będziesz malowała, to w ten sposób rób. Jak odczujesz, bo to jest właśnie cały czas intuicyjna droga do informacji dla Ciebie, gdzie Ty jesteś. To jest symbolika, która jest tak bardzo piękna. Ona nam daje tyle wsparcia i my nie musimy tego rozumieć od razu. My możemy to zrozumieć później. I to jest tak prywatne, że właściwie nie trzeba na ten temat mówić. Ja będę mówiła kilka razy, po prostu poruszymy sprawy symboliki i po prostu dlatego, że to jest bardzo ważne. Ale wrócę właśnie do tego obrazu. Co się działo ze mną? Ja mam dwie pracownie i po prostu nieraz idąc, jak mam kursy, to muszę przenieść obraz, żeby tam malować. Potem wracam i maluję sama. Także moje życie jest takiego wędrowniczka, nomada. I te procesy ja się nauczyłam nosić w sobie. I pamiętaj, jesteś w domu, czy w kuchni, czy w piwnicy, czy gdzie malujesz, czy w tramwaju. Ten proces masz ze sobą. Bierzesz wdech. I ten wdech powoduje, że nawiązujesz, idziesz na tą wibrację, którą miałeś, ale nigdy nie wracasz do tej samej wibracji. Już się przepracowało część rzeczy wcześniej, jakżeś nałożyła na ten obraz. Także to jest fantastyczny, kochany proces. Ja się nauczyłam oddychać tym oddechem boskim, gdzie w tej chwili właściwie nie wiedziałam, że ja to robię tyle lat. Po prostu robiłam to i już wdychałam, byłam w sobie. Tam nie było ani Aliny, tam nie było ani człowieka, tam nie było ani kobiety, tam nie było nic. Jest po prostu samo malowanie przez ciało. Czyli jestem w procesie. Jestem gdzieś, gdzie... w niebie. Ale to jest kwestia po prostu zrozumienia indywidualnego. Ja wracam do właśnie tego mojego obrazu, który tak wygląda. Poczekaj, ja zbliżę go właśnie tutaj. Tam nie widać go, czyli ja muszę tak go postawić. Co się zrobiło w procesie? Ja musiałam włożyć jasność, ponieważ malowałam tą podmalówkę
dosyć mocno i ona wstrzymała mi ten podmalówki światło, które tam było. Po prostu miałam potrzebę wyciągnięcia. Bardzo rzadko mam takie potrzeby, dlatego że ja muluję bardzo jasno. I po prostu powstał. Ty sobie możesz powiedzieć, kto to jest. To jest dla mnie opiekun. To może być Bóg. To może być wyższa siła, która się opiekuje. I ona położyła rękę. Ta ręka nie chciała się kłaść w różnych miejscach. Ja ją chciałam gdzie indziej. Nie, ta ręka miała tam leżeć. I nagle brakowało mi znowu czegoś. Brakowało ciągle czegoś. I zauważyłam, jak wyciągnął ręce do ptaka, do samej boskiej siły. Kruk jest dla mnie najważniejszy. On jest w moim logotypie w firmie. Po prostu to jest... Ja mam takie oko w środku tego kruka. I po prostu jest właśnie tego symbolika dotknięcia. I jest całość. I potem jak skończyłam to wszystko rysować, szkicować, to nagle stwierdziłam, okej, ten piesek, stanęłam i tu zobaczyłam, jeszcze jest jedna rzecz. Ja dosyć dużo w tej chwili mówię tak dosyć chaotycznie, ale to nie jest chaotycznie. Tutaj widziałam bardzo dużo razy żubra i nie mogłam sobie z tym poradzić. Żubr, wiem o tym, że ta symbolika jest bardzo dużą mocą, ale wyszedł mi w końcu mężczyzna. I po prostu tutaj ten pies, on był, czegoś go brakowało, było otwarcie i nagle ja zobaczyłam, że tutaj jest ogromne psisko. Jak go narysowałam, to się proces zakończył się. Klucz się zamknął i ja mam gotowy szkic. W tej chwili jest szkic zrobiony do kontynuacji malowania. Ja nałożę kolory, także jak nałożę kolory, to będą kolorystyka moja. Bardzo rzadko zostawiam białe właśnie tylko takie obrazy. W każdym razie chciałam się podzielić tą częścią procesu. Ja na pewno zrobię gotowe zdjęcie kiedyś, jak go dokończę z kolorystyką. Jestem bardzo ciekawa, jak to będę robiła, ale dla mnie jest najważniejsze, że to jest gotowe już w samym swoim przekazie. Coś moja wewnętrzna struktura zrozumiała i przyjęła. I bardzo go kocham. Lubię na niego patrzeć. I teraz będę musiała mieć po prostu następny proces, odwagę wziąć kolorystykę i nałożyć. Ty możesz zakończyć, gdzie chcesz. Ja po prostu mam jakieś takie potrzebę zakończenia obrazu i napisania sygnatury. To jest mój zawód. I już. Także to może być czasami za bardzo wymagające. Ale mam nadzieję, że Cię to zainspirowało w Twojej drodze procesu. Bo ten proces nie jest króciutki. Jak się zaczynamy coś malować, coś wydobywać, to po prostu musimy zezwolić, żeby to porcjonować. Albo po prostu pójść za tym, aż się czuje, że jest całość. No to na razie. Cześć.